Mieszkańcy ulicy Zalesie w nowosądeckiej dzielnicy Dąbrówka mają dość czekania na remont drogi i stabilizację osuwisk. Oprócz dziur, wybrzuszeń, nachyleń czy pęknięć, które głównie zimą powodują duże niebezpieczeństwo dla podróżujących tą uliczką kierujących, mieszkańcy kilkudziesięciu domów z niepokojem spoglądają w stronę osuwisk zagrażających ich posesjom. Swoje problemy postanowili nagłośnić i zwrócić na nie uwagę decydentów. Drogę trzeba zrobić tak samo, tak jak tu koledzy mi bardzo dobrze z dwóch stron, ale to, żeby też jakoś poprawić, tu się nie da, bo tu w zimie to ściąga do rogu. Musi być wyrównany, choć spróbujmy to zrobić najpierw prowizorycznie. Zobaczymy, jak długo to się ułoży, skoro nie ma pieniędzy na jakieś konkretne, żeby to osuwisko naprawić. Bo no, w ramach kasy, żeby ile to będzie kasy w budżecie, żeby poprawić choć trochę, żeby wyrównać do poziomu takiego normalnego, bo tu teraz to jest, no, wszyscy widzą, jak jest. A w zimie się do tej fosy tragedia. Bo nie widzimy się nawzajem, jeśli jedzie przeciwka małe auto. Który i z tej, no to obecnie. Czasami jest sytuacja taka, że już do... Przez to wybrzuszenie nie widać, kto tam z góry jest, z drugiej strony. No, często, gęsto tak było, że uskoczyło się w samo w ostatniej chwili, bo nawet nie widać przez to. No. To obiecał pan prezydent, że zrobią z tym, że zrobią to osuwisko, zatrzymają, no ale nie. Który prezydent? Ten obecny? Czy? Obecny też, ale wcześniej też. Pan Nowak, co był też. Ale to jest... Tutaj chyba nie jest sam problem ulicy, tylko tego osuwiska, które tą ulicę po prostu przesuwa. Przesuwa. To są osuwiska 200 metrów, jest następne, to już na domy jedzie. To mamy tą ekspertyzę całą wiele zrobioną, bo zagrożone domy są. I następne osuwisko, tam w lesie już co 200 metrów jest osuwisko. Już tu żyję 40 lat i wątpiłem, żeby się tu coś zmieniło. Także... Albo dojdzie do tego, że będziemy schodzić po drabince, jak jednym czasem była, jak się oberwało, że tak, po drabince już my schodzili z dziećmi z wózkiem, bo był taki uskok się zrobił. No taka jest prawda. I ta droga cały czas jest krytyczna. Tylko że wtedy, że pani Nieciowa była, która zasypywała to no właśnie. W 2 godziny. Tak. A teraz już pani Nieciowej nie ma, to już nie będzie miał kto zasypać. No sami mieszkańcy, tego. Sami jak mogą, no. Tak łatają te dziury i naprawiamy drogę. Pisałem do pana prezydenta, jak jest co tydzień spotkanie online z nim. No i zadałem mu pytanie, co odnosi naszej drogi, na które nie odpowiedział w ten sam dzień. Ale tydzień później była transmisja i odpowiedział na pytanie, że jest sporządzana dopiero karta osuwiskowa. Co dla mnie było śmieszne, bo odpowiedziałem mu na to pytanie, ponieważ Michał mówił, że ta karta już dawno sporządzona. No i powiedział, że jak będzie karta osuwiskowa stworzona, będziemy myśleć dalej. Po czym napisałem mu to, że karta osuwiskowa, z tego co wiem, już została zrobiona, to już o tym wiadomość nie odpisał. Także to było takie tylko zlanie, dla mnie to było zlanie tematu po prostu i tyle. I w ostatniej kadencji samorządu, tak jak tu mieszkańcy wspomnieli, zarówno na osiedlu Dąbrówka udało się zrobić bardzo dużo, bo praktycznie wszystkie ulice zostały wyasfaltowane, ten asfalt został poprawiony, mamy 100% ulic asfaltowych na osiedlu. Natomiast jeżeli chodzi o tą ulicę, na której się znajdujemy, został wykonany też kawał dobrej roboty, której nie widać, bo jest to karta osuwiskowa, która została sporządzona. Te osuwiska zostały tu przebadane, została przygotowana dokumentacja pod całą tą inwestycję i ta inwestycja miała być realizowana w tej kadencji samorządu. Niestety od początku tej kadencji, 2,5 roku, interpeluję w sprawie tej ulicy, przypominając o tym, jaki jest jej stan, jaki jest stan tego osuwiska. Widzicie Państwo, tutaj są nowe łaty, które jeszcze były łatane w tamtej kadencji przez Miejski Zarząd Dróg. Te łaty już są popękane. Ewidentnie widać, że to osuwisko pracuje. To osuwisko jest bardzo groźne, tym bardziej, że kawałek dalej znajduje się drugi i za chwilę mieszkańcy mogą nie dojechać do własnych gospodarstw domowych. Dlatego od początku tej kadencji w tym temacie interpeluję i niestety jesteśmy zbywani i lekceważeni. A już szczytem szczytów było to, jak tutaj powiedział jeden z mieszkańców, prezydent na live'ie powiedział, że sporządzają kartę osuwiskową. Karta osuwiskowa została już sporządzona, tylko ja się zastanawiam, czy z nią nie stało się to samo, co również z przygotowaną mapą i dokumentacją na ulicy Zyndrama, również na naszym osiedlu, która w MZD zginęła, MZD zgubiło tą mapę, po czym, jak pan Konicki powiedział nawet na komisji, że przeprowadzili dochodzenie i tą całą dokumentację
dokumentację z mapą ukradli sami mieszkańcy. No to już po prostu szczyt szczytów, co oni opowiadają. I ciekawy jestem, czy taka sama wymówka będzie, jeżeli chodzi o ulicę Zalesie. My na pewno tej ulicy nie odpuścimy. Ja ostrzegałem pana dyrektora Konickiego i prosiłem na ostatnich komisjach infrastruktury, aby powiedział mi, kiedy będzie remontowana ta ulica. Dostałem zdawkową odpowiedź na interpelację, że MZD po 2,5 roku, odkąd jest pan prezydent Hanzel prezydentem, pracuje nad pozyskaniem dofinansowania na realizację stabilizacji osuwiska i remontu tej drogi. Więc teraz występuję z kolejną interpelacją i tu będą też dołączone podpisy mieszkańców, aby udowodniono nam, gdzie składano wnioski, dlaczego te wnioski przepadały, kto był odpowiedzialny za to, że do dzisiaj ta ulica nie jest wyremontowana. Bo my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby za chwileczkę mieszkańcy, którzy płacą podatki w Nowym Sączu, którzy też są z tego miasta, nie mieli dojazdu do domów. To jest dziura na dziurze tutaj. Jakbyście zobaczyli wcześniej, jaka tam była dziura, no tak ty się jechał autem, po prostu koło wpadało i można było, tak powiem, urwać nawet to koło. Tak. No i już się, tak powiem, zdenerwowałem, no i sam załatałem te dziury, no bo szkoda było jeździć, szkoda samochodu po prostu na te dziura, że nie chcą tutaj nic załatać nawet, bo były pisane pismo odnośnie właśnie tego, żeby chociaż załatali te dziury, no to do tej czasy nie były załatane. No i tak właśnie mówią, że ta droga to jest masakra tutaj. Od samego początku, nie tylko to jest teren, gdzie tu jest osuwiskowy, tylko cała droga, od początku do końca ona jest tak naprawdę zniszczona, nie? Pan Bartek Kosal z własnych pieniędzy załatał największe dziury, bo nie możemy się doprosić o załatanie dziur. My panu Bartkowi jako zarząd osiedla również w odpowiedni sposób podziękujemy, bo jest to naprawdę wspaniała postawa, ale żeby do takiej postawy mieszkańcy byli zmuszeni w XXI wieku w byłym mieście wojewódzkim Nowym Sączu, to mi się nie mieści to w głowie. Nie wiem, czy musimy tutaj na własny koszt powiesić baner prezydent Hanzel niech zapracuje dla nas, czy nie pracuje dla nas, bo tutaj ta droga niestety nie jest remontowana. Dlatego, drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, składamy tą interpelację o przeprowadzenie pilnego remontu tej ulicy, jak również stabilizacji osuwiska. My rozumiemy, że takie kwestie są czasochłonne. Podobnie mieliśmy z potokiem Dąbrówka, na który mieszkańcy czekali też 40 lat, ale w tym roku ten potok jest już regulowany. Teraz czas na ulicę Zalesie i powinniśmy tą ulicę wyremontować, dlatego że wszystko jest do tego przygotowane. Panie radny, a może to jest tak, bo jeżeli mówimy o 12 latach poprzedniej kadencji, 2,5 tej kadencji wcześniej, nie pamiętam, może chodzi po prostu o pieniądze, o to, że miasto nie jest w stanie udźwignąć stabilizacji osuwiska, która jest no jednak inwestycją ogromnie kosztochłonną. Pani redaktor, to jest na pewno duży koszt, natomiast trzeba zwrócić uwagę, jak w takiej bardzo dobrej pozycji był ustawiony pan prezydent Hanzel na samym początku z budżetem miasta i z finansami miasta po ostatnich kadencjach. Dostał naprawdę pokaźny zastrzyk gotówki w prezencie od byłego prezydenta i z tymi pieniędzmi mógł robić co chce. Mamy na promocję prezydenta, na mieście jeżdżą autobusy z jego nazwiskiem, są leżaki z jego nazwiskiem, promuje się wszędzie gdzie bądź, nie ma na strategicznie ważne inwestycje. I w pierwszej kolejności powinniśmy załatwiać problemy mieszkańców, które wymagają tego w pierwszej kolejności, a widzimy też wielokrotnie, że remontuje się chodniki, które jeszcze mogłyby chwilę poczekać, czy remontuje się ulice, które też by mogły jeszcze chwilę poczekać. Tu za chwilę może nie dojechać karetka, może nie dojechać policja czy straż pożarna. Więc kto wtedy będzie brał za to odpowiedzialność? Ja nie chcę wtedy mówić, a nie mówiłem, i czy Polak musi być zawsze mądry po szkodzie. My z mieszkańcami chcemy tego, żeby oni mogli bezpiecznie tu dojechać, bo oni tutaj płacą podatki i powinni tą inwestycję tutaj otrzymać. Nawet tutaj może za chwilę też pan Bartek potwierdzi, jaką mieliśmy prześmieszną sytuację chociażby z wymienieniem lampy. Zgłosiłem lampę, że lampa nie świeci i w interpelacji otrzymałem odpowiedź, że nie stwierdzono w ogóle, że coś z tą lampą się dzieje. No to udokumentowaliśmy to, że rzeczywiście ta lampa nie świeci. Natychmiast przyjechał samochód i wtedy tą lampę naprawiali, ale tak naprawili, że ona do dzisiaj nie świeci. Więc dlatego czujemy się bardzo lekceważeni. Nie takie było obietnice w kampanii wyborczej, dlatego będziemy się upominać. Jeżeli trzeba będzie, to pojedziemy nawet z tą sprawą do mediów ogólnopolskich, do Warszawy. No ja to mieszkańcom obiecałem, ja mieszkańców samych nie zostawię. Ja bym już prosił już nie o to osuwisko, bo wiem, jakie to są koszty tego osuwiska, żeby zrobić chociaż drogę do osuwiska i od osuwiska, a tutaj będziemy już obserwować i jakoś to monitorować, gdyby nastąpiło gorsze zjawisko niż teraz, no to wtedy będzie taka reakcja potrzebna choćby, ale najbardziej nam teraz zależy na tym odcinku od Dąbrówki do osuwiska i od osuwiska do końca ulicy, bo przecież samo Państwo widzicie, jak ta droga wygląda. No,
Dawniej to było tu centrum turystyczne do lasu. Tu były dziesiątki ludzi, a nie setki. Spacerowali, a teraz to wszystko jakoś się odbiło od tej, dzięki tym drodze i tej sytuacji, jaka jest. Także się przesuwa ta droga. Bym się bardziej skłaniał na to, żeby, no pewnie, że dobrze by było uregulować, ale to są sprawy... Że zrobią drogę tu i tu, a to tak będzie się działo na wieki. Jak było, tak zostanie. No nie. Ale według mnie lepiej zrobić drogę tu i tu, niż nie zrobić nic. Bo realia są takie, że na ten odcinek tutaj tylko będzie potrzebna kilkanaście milionów. Prawdopodobnie, no nie znam ceny, ale... Tutaj zostały wiele dróg wyremontowanych, nowe asfalty wylane, na przykład tam Oro Białego, to już jest większa droga, ale na przykład taka droga jak ulica Przesmyk, tam jest na przykład 3-4 domy i tam zrobili nowy asfalt im. A tutaj jest 20 domów i nie chcą zrobić tego asfaltu. Poprawić na wierzchni. A tam zrobili od nowa calutki asfalt. No mamy to nieszczęście, że nikt ważny tu nie mieszka na tej ulicy. Nie ma żadnego posła, nie ma żadnego... takiego człowieka, który by nie wiem. No ja tak mówię szczerze, no bo się okaże, gdzie ktoś mieszka bardziej wpływowy, to się drogi robi. No.